Na dzień dobry, przywita się z wami mój pies Majki, Maltańczyk. Majki, spójrz tam w pomorku, spójrz piesku. To jest bardzo śpiący Majki. On zwykle w ten sposób ze mną pracuje, że po prostu śpi obok mnie. To już Majkiemu podziękujemy. O czym dzisiaj chciałem mówić? Wydawało mi się, że powiem słowo o nagrodach filmowych i o filmie Ida, bo mam na temat tego filmu swoje przemyślenia, no ale zauważyłem, że dosyć sporo osób mnie pyta o tego Ezechiela, o proroka biblijnego, więc dzisiaj o Ezechielu. Ale zanim o Ezechielu, słowo podziękowania znowu i dla Atora, i dla Alfariusa, i dla innych osób, które udzielały mi rad, co robić i dlaczego tak, dlaczego nie tak. No, jeśli chodzi o te szumy, które słyszycie, one jeszcze tym razem pozostaną. Ja chyba się zaopatrzę po prostu w mikrofon i wtedy one znikną. Co prawda kilka osób mi radziło program Audacity, ale dla mnie bardzo ważny jest czas. Ja nie mogę poświęcać na tę działalność za dużo czasu, a dodatkowy program, ładowanie filmu do tego programu, czekanie aż on tam, ten program wypluje ten film, to jest znowu czas, więc myślę, że z mikrofonem będzie po prostu szybciej. Pomyślałem też, że może was zainteresować, co to jest bozon Higgsa, czyli ta boska cząstka, która jakiś czas temu została odkryta w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Więc przypomnijcie mi, jeśli będziecie zainteresowani, to kilka słów na temat tej niesamowitej cząstki też powiem. Ale, jak mówiłem, nie dzisiaj. No, dzisiaj weźmiemy sobie Ezechiela na warsztat. Więc weźmy Biblię do ręki. Mam takie wydanie, to jest chyba Biblia Tysiąclecia. Żeby nie było, że nie mówiłem, każdy ateista powinien znać klasykę. To jest właśnie klasyka. No, nie powiem prawdy, jeśli powiem, że przeczytałem całą tę książkę. To się nie da po prostu. Jest miejscami tak nieprawdopodobnie nudna. To jest spis inwentarza, spis osób i tak dalej, że nie da się tego czytać, ale niektóre fragmenty znam. I tak na początek taki zabawny fragment z księgi, drugiej księgi królewskiej. To jeszcze nie jest księga Ezechiela. Tak, ja noszę okulary. Jak będziecie mieli 46 lat, to też będziecie nosili okulary do czytania, zwłaszcza takiego drobnego druku. Więc fragment drugiej księgi królewskiej. Dwa cuda Elizeusza. To będzie zabawne. Stamtąd poszedł do Babel. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: przyjdź no łysku, przyjdź no łysku. On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły z boru dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich 42 dzieci. Stamtąd Elizeusz poszedł na górę Karmel, skąd udał się do Samarii. No, ładne, prawda? Prorok Elizeusz robi cud, modli się do Pana i dwa niedźwiedzie rozszarpują 42 dzieci. Dlaczego? Bo nazwały go łyskiem. Bardzo ładne. No i przechodzimy do księgi Ezechiela. Ja od razu muszę was uprzedzić, że ten, kto pisał księgę Ezechiela, nie dostałby żadnej nagrody literackiej. To jest fatalnie napisane, jest bardzo dużo powtórzeń, no ale trzeba przez to przebrnąć, bo to jest naprawdę ciekawe. To jest naprawdę ciekawe. Tutaj wybrałem dla was chyba 5 różnych fragmentów z tej księgi. Pierwszy jest najdłuższy, najciekawszy, a reszta tylko potwierdza pewne domniemania. Więc lecimy. Wizja Rydwanu Bożego. Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący oraz blask dookoła niego, a z jego środka promieniowało coś, jakby połysk stopu złota ze srebrem, ze środka ognia. Ciekawe, połysk stopu złota ze srebrem, połysk polerowanego kruszcu w innych Bibliach jest. Po środku było coś, co było podobne do czterech istot żyjących. Oto ich wygląd. Miały one postać człowieka. Każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła. Nogi ich były proste, stopy ich zaś były podobne do stóp cielca. Lśniły jak brąz czysto wygładzony. Stopy cielca, czyli jakby kopyta, prawda? A kopyta kojarzą się z dyszami. Z dyszami statków kosmicznych na przykład. Miały one pod skrzydłami ręce ludzkie po swych czterech bokach, czyli miały jakby cztery ręce.
Oblicza i skrzydła owych czterech istot, skrzydła ich mianowicie przylegały wzajemnie do siebie, nie odwracały się, gdy one szły. Każda szła prosto przed siebie. No, piękna składnia, prawda? Oblicza ich miały taki wygląd. Każda z czterech istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony każda z czterech miała oblicze wołu i oblicze orła. Nie wiem, czy to traktować dosłownie, czy alegorycznie. Ja bym to potraktował dosłownie, po prostu taka ornamentyka. Oblicza ich i skrzydła były rozwinięte ku górze, dwa przylegały wzajemnie do siebie, a dwa okrywały ich tułowie. Każda posuwała się prosto przed siebie, szły tam, dokąd duch je prowadził, idąc nie odwracały się. Jak ja interpretuję słowo duch w tych fragmentach? Duch interpretuję jako siłę sprawczą, siłę, która popycha, siłę napędową, po prostu coś w rodzaju silnika napędu. No i idziemy dalej z tym fragmentem. W środku pomiędzy tymi istotami żyjącymi pojawiły się jakby żarzące się w ogniu węgle, podobne do pochodni, poruszające się między owymi istotami żyjącymi. Ogień rzucał jasny blask i z ognia wychodziły błyskawice. Istoty żyjące biegały tam i z powrotem, jak gdyby błyskawice. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Nie wiem. Wyobrażam sobie jakiś hologram, coś w tym rodzaju. Trudno mi jest powiedzieć, jak to zinterpretować. Przypatrzyłem się tym istotom żyjącym, a oto przy każdej z tych czterech istot żyjących znajdowało się na ziemi jedno koło. Wygląd tych kół i ich wykonanie odznaczały się połyskiem tarsziszu. Tarsisz jest interpretowany tutaj w tym fragmencie jako czerwona perła albo chryzolit, czyli kamień szlachetny. A wszystkie cztery miały ten sam wygląd i wydawało się, jakby były wykonane tak, że jedno koło było w drugim. Mogły chodzić w czterech kierunkach, gdy zaś szły, nie odwracały się idąc. Obręcz ich była ogromna. Przypatrywałem się im i oto, obręcz u tych wszystkich czterech była pełna oczu wokoło. To jest znowu bardzo różnie interpretowane. Ja tutaj interpretacji biblijnej nie będę podawał, bo ona jest metaforyczna. A gdy te istoty żyjące się posuwały, także koła posuwały się razem z nimi. Gdy zaś istoty podnosiły się z ziemi, podnosiły się również koła. Czyli te istoty albo szły do przodu, albo się podnosiły, a te koła, czy to w poziomie, czy to w pionie, one przez denikenistów są rysowane w pionie. Ja bym ich widział w poziomie, fajniej, tak? Jakby ufa, tak? Pod tymi istotami. Dokądkolwiek poruszał je duch, tam szły także koła. I znowu duch jako siła napędowa, moim zdaniem. Równocześnie podnosiły się z nimi, ponieważ duch życia znajdował się w kołach. Czyli silniki znajdowały się w kołach. Gdy się poruszały te istoty, poruszały się i koła, a gdy przestawały, również i koła się zatrzymywały. Gdy one podnosiły się z ziemi, koła podnosiły się również, ponieważ duch życia znajdował się w koła. No tak jak mówiłem, fatalnie napisane. Fatalnie. Redaktor tutaj mógłby się nieźle napracować, powtórzenia, no ale nie ma rady. Pod sklepieniem skrzydła ich były wzniesione, jedno obok drugiego. Każde miało ich po dwa, którymi pokrywały swoje tułowie. Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł, jak szum wielu wód, jak głos wszechmogącego. Czyli robiły dużo hałasu, tak jak śmigła helikopterów na przykład. Odgłos ogłuszający, jak zgiełk obozu żołnierskiego, natomiast gdy stały, skrzydła miały opuszczone. Czyli pojazdy o zmiennej geometrii skrzydeł. No i idziemy dalej, to już jest końcówka tego fragmentu, obiecuję. Nad sklepieniem, które było nad ich głowami, rozlegał się głos, gdy stały, skrzydła miały opuszczone. Znowu powtórzenie. Ponad sklepieniem, które było nad ich głowami, było coś, co miało wygląd szafiru, a miało kształt tronu. To tak jak inkwizytorzy w systemie Warhammer 40 000. A na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, czyli znowu połysk metalu, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego promieniował blask. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dookoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały pańskiej. Oglądałem ją, następnie upadłem na twarz i usłyszałem głos mówiącego. Jak ja interpretuję słowo chwała?
dla mnie w tych fragmentach, znaczy w tym fragmencie, który był do tej pory i w tych, które będą za chwilę, to już będą króciutkie fragmenty, słowo chwała jest dla mnie synonimem pojazdu. Pojazdu, którym posuwa się, przesuwa się, podróżuje istota, która rozmawia z Ezechielem. No i następny fragment, teraz już będą to fragmenty króciutkie. Wówczas podniósł mnie duch i usłyszałem za sobą odgłos ogromnego huku, gdy chwała Pańska unosiła się z miejsca, w którym przebywała. Ten ogromny huk to szum uderzających o siebie skrzydeł istot żyjących i odgłos kół obok nich. A duch podniósł mnie i zabrał. I kolejny fragment, tym razem z rozdziału 8. Patrzyłem, a oto była tam istota podobna do postaci człowieka. W dół od tego, co wyglądało na jej biodra, był ogień i w górę od tego, co wyglądało na biodra, było coś, co przypominało połysk stopu złota ze srebrem. Tak jakby to był robot, który był od dołu napędzany jakimś tam odrzutem, a u góry miał swoje metalowe ciało. Wyciągnął coś w rodzaju ręki, zwróćmy uwagę, coś w rodzaju ręki, czyli chwytak, wyciągnik, manipulator. I uchwycił mnie za włosy na głowie, a duch podniósł mnie, znowu duch, prawda, podniósł mnie w górę pomiędzy ziemię a niebo i w boskich widzeniach zaprowadził do Jerozolimy. I kolejny fragment, króciutki. A chwała Boga Izraelskiego uniosła się znad cherubów, na których się znajdowała. Czyli jest takie wrażenie, że ta chwała, ten pojazd, on jest modułowy i składa się z tych czterech cherubów oraz z pojazdu głównego. Czasami się porusza razem z tymi cherubami, a czasami osobno i na tych cherubach ląduje. Spójrzmy tutaj, to jest rozdział 9. A chwała Pańska odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nim. Zatrzymały się w wejściu wschodniej bramy świątyni pańskiej, a chwała Boga Izraelskiego spoczywała nad nimi u góry. Była to ta sama istota żywa, którą pod Bogiem Izraelskim oglądałem nad rzeką Kebar. I poznałem, że były to cheruby. Każdy miał po cztery oblicza i cztery skrzydła, a pod skrzydłami coś w rodzaju rąk ludzkich, a nie ręce ludzkie. I wygląd ich twarzy był podobny do tych samych twarzy, które widziałem nad rzeką Kebar. Każdy poruszał się prosto przed siebie. Czyli prawdopodobnie, mówiąc o wyglądzie twarzy, mówi o tym, że to był i wół, i orzeł, i tak dalej. No i ostatni fragment, rozdział 11. Chwała Pańska opuszcza Jerozolimę. Potem cheruby rozwinęły swe skrzydła i równocześnie z nimi poruszyły się koła, a chwała Boga Izraela spoczywała na nich u góry. I odeszła chwała Pańska z granic miasta i zatrzymała się na górze, która leży na wschód od miasta. No cóż ja mogę tutaj dodać? Ja mam wrażenie, że te fragmenty, które przeczytałem, one zmuszają każdego myślącego człowieka do tego, żeby przyjął jako prawdopodobną teorię, że nie było to tylko jakieś widzenie schizofrenika, że nie było to tylko i wyłącznie widzenie proroka, który rzeczywiście widział istotę boską, cokolwiek to znaczy, i ta istota wyglądała w tak podejrzany sposób, ale że widział coś, co no jednak było jakimś przybyszem z kosmosu. Istnieje bardzo dużo prób zilustrowania tego, co opisał Ezechiel. Ja też spróbowałem i pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda, więc tutaj narysowałem tego cheruba, który ma parę skrzydeł idącą do góry i parę skrzydeł, która okrywa tułów i ma cztery kończyny, a tutaj u dołu widać te dysze, czyli te kopyta, cielca, które połyskiwały metalicznie, a tutaj jest próba odtworzenia tego, jak to wyglądało w całości, czyli u góry tron, u dołu coś, co ja nazywam chwałą, tak? I pod spodem te cheruby. Zwróć uwagę, że ja narysowałem koło poziomo pod tymi cherubami, jak już zaznaczałem, chociaż fragmenty Biblii mówiące o tym, że te koła były obok, przeczą takiemu ujęciu. Raczej sugerują, że te koła, jeśli już były ujęte w orientacji poziomej, to raczej
były obok tych cherubów, a nie pod nimi. Pod nimi mi się bardziej podoba, to jest bardziej symetryczne, bardziej logiczne. Obok nich, nie wiem, no ale w końcu ja nie jestem kosmitą. No i to tyle, jeśli chodzi o Ezechiela. Zwróćcie uwagę, że zadałem sobie trud i w księdze Ezechiela znalazłem chyba wszystkie fragmenty dotyczące chwały, dotyczące ducha, dotyczące tych cherubów i przemieszczania się tego dziwnego pojazdu, więc proszę to docenić, bo sam musiałem przebrnąć przez bardzo trudne fragmenty i dosyć żmudne. No, jedna ciekawostka. Po co w ogóle Ezechiel zobaczył tego pana? Pan miał dla niego misję, bardzo istotną. Pan powiedział tak: idź Ezechielu do ludu Izraela, który jest ludem bardzo krnąbrnym, bardzo niedobrym, paskudnym itd. i powiedz mu, że jestem na niego bardzo zagniewany, a jeśli mnie nie posłuchają ci Izraelici, to spadnie na nich okrutna, straszliwa kara i ty będziesz za to odpowiedzialny. Powtórzę. Pan powiedział Ezechielowi, że jak nie posłuchają go Izraelici, tego Ezechiela, to spadnie na nich straszliwa kara, a odpowiedzialny za tę karę będzie Ezechiel, a nie Jahwe. To jest szantaż. No, dziękuję za uwagę, a następnym razem być może powiemy sobie coś o nagrodach filmowych i nie tylko filmowych, no i być może też o filmie Idan. Pozdrawiam.